Wasza magnificencja, wysoki senacie, szanowni goście. Pragniemy Państwa serdecznie powitać na uroczystości otwarcia w Akademii Pomorskiej w Słupsku monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz specjalistycznych pracowni medycznych wyposażonych w technologie informatyczne z zakresu telemedycyny. Dziś mamy oficjalne otwarcie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych finansowanego z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 2,5 miliona złotych oraz pracowni telemedycyny, wspólnie realizowany projekt z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w kwocie około 3,5 miliona złotych, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020. Głównym celem tego projektu, Szanowni Państwo, jest dostosowanie oferty kształcenia i zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia na kierunkach już istniejących w naszej uczelni, ale i też na kierunkach, które w najbliższej przyszłości planujemy właśnie na bazie tych centrów medycznych. Szanowni Państwo, no cóż pozostaje? No pozostaje przede wszystkim naszym studentom życzyć realizacji i zadowolenia z kształcenia się na kierunkach medycznych. To właśnie na tych kierunkach będziecie Państwo zdobywać najwyższe kwalifikacje, na kierunku pielęgniarstwo, na kierunku ratownictwo medyczne, ale i też fizjoterapia, czy też dietetyka, ale i też w najbliższym czasie planujemy uruchomienie nowego kierunku kształcenia, jakim jest położnictwo. W ten sposób też w ciągu zaledwie kilku lat Akademia Pomorska potrafiła rozszerzyć swoją misję i jak wysoko podnieść poprzeczkę, jeżeli chodzi o kształcenie praktyczne. Kształcenie praktyczne, które nie jest w kontrze do akademickości, o czym Panie przed chwilą doskonale powiedziały. One się wypełniają, te dwie misje. Nie ma sztuczności pomiędzy akademickością a praktycznym kształceniem. Te dwie misje się wypełniają naturalnie, w sposób taki holistyczny, tworząc misję uczelni dydaktyczną, misję naukową i tą też społeczną, którą Państwo realizujecie w różnych miejscach. Dlatego też... Panie rektorze, kolejne zadanie zrealizowane. Powiem, że od 2017 roku pełnię funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i powiem, że współpracę z panem rektorem, z akademią traktuję jako wzorcową. Współpraca jest naprawdę doskonała, raczej tak. Jest to, proszę Państwa, też stawiane często przez pana premiera wzorcowe, że niekoniecznie musi być, niekoniecznie wszędzie się sprawdza ta struktura wydziałowa. Tutaj jak najbardziej przyjęła, społeczność akademicka przyjęła właśnie takie rozwiązanie.